Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty czterem przedsiębiorstwom w związku z błędnym prezentowaniem promocji. Zgodnie z nowymi przepisami przy promocjach sklepy są zobowiązane podawać najniższą cenę z ostatniego miesiąca. Chcemy zapobiec dalszemu łamaniu praw konsumentów, ponieważ wyeliminowanie żonglerki cenami oraz dostarczenie kupującym rzetelnego punktu odniesienia w postaci najniższej ceny z ostatnich 300 dni przed omniszką, było głównym celem wprowadzonych zmian prawnych. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do nowych wymagań nie dostosowały się Zalando, Media Markt, Sephora i Glovo w związku z błędnym prezentowaniem promocji. Komunikując promocję mogli wprowadzać konsumentów w błąd i naruszać ich zbiorowe interesy. Kwestionujemy w szczególności brak informacji o najniższej cenie obowiązującej 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, podawanie jej w sposób nieczytelny, nieodnoszenie aktualnych promocji właśnie do tej ceny i prezentowanie konsumentom ofert bez uwzględnienia kryterium najniższej ceny z 30 dni przed promocją. To pierwsze zarzuty prezesa UOKiKu dotyczące tego, jak rynek dostosował się do nowych wymagań w sprawie informowania o promocjach cenowych. Firmom grozi kara do 10% rocznego obrotu.